Serdecznie witam w portalu Prawy TV pana posła Arkadiusza Mularczyka. Reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zajmuje się pan ramienia Zjednoczonej Prawicy odzyskiwaniem wypłat od rządu niemieckiego za reparacje wojenne. Proszę powiedzieć, czy mamy szansę odzyskać te odszkodowania, bo są różne dyskusje na ten temat i czy jest obliczona już kwota za zniszczenia osobowe i majątkowe, tak jak często pan mówi, to są olbrzymie szkody poniesione w czasie okupacji. Tak, szanowni państwo, proszę księdza, rzeczywiście od półtora roku zajmuję się problematyką odszkodowań wojennych i udało się przygotować raport o stratach wojennych, który jest już na ukończeniu i chciałbym, żeby 1 września tego roku został opublikowany, czy też blisko tej daty, dlatego że jest to okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej i myślę, że społeczeństwo polskie, ale też społeczność międzynarodowa powinna znać skalę zniszczeń, skalę strat oraz wpływu tych zniszczeń na życie Polski, życie Polaków i stan jakby obecnej infrastruktury i gospodarki, demografii naszego kraju. Proszę powiedzieć, jakie kraje odzyskały odszkodowania, czy jakieś odszkodowania odzyskały jakieś kraje za zniszczenia wojenne? Rzeczywiście jest tak, że po zakończeniu II wojny światowej i po wejściu niestety nie z własnej woli Polski pod okupację sowiecką, my byliśmy odcięci od tych wszystkich regulacji międzynarodowych, które dotyczyły reparacji. Otóż Niemcy zawierały z wieloma krajami umowy dwustronne, z Francją, z Holandią, z Belgią, nawet z Jugosławią, gdzie wypłacały tym krajom odszkodowania wojenne. Niestety Polska z uwagi na dwubiegunowy podział świata, z uwagi na to, że byliśmy nie z własnej woli w sowieckiej strefie wpływów, byliśmy państwem komunistycznym, byliśmy odcięci od możliwości zawierania takich umów, także nie było ani woli politycznej Zachodu, żeby Polsce odszkodowania płacić. I tak można powiedzieć, ten czas upływał. Niemcy też podejmowali działania, których celem było po prostu odwlekanie tej sprawy ad calendas graecas. No i niestety trzeba powiedzieć, że mi się to udało, że tą sprawę odwlekli. Myślę, że do dzisiaj, bo rzeczywiście dzisiaj mamy formację polityczną, która jest zdeterminowana, żeby ten temat kontynuować i powoli systematycznie posuwać do przodu. I myślę, że właśnie ten raport o stratach wojennych, który nasz zespół przygotował, jest takim pierwszym ważnym elementem tej całej układanki dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec. No bo jeżeli mamy wystąpić do państwa niemieckiego, najpierw musimy uwspółcześnić nasze straty, musimy wyliczyć, ile na dzisiaj możemy szacować. A jakiego rzędu to może być kwota? Proszę księdza, ja wielokrotnie posługiwałem się taką odpowiedzią, że po wojnie był przygotowany raport o stratach wojennych w 1947 roku i ten raport wyceniał straty na 48 miliardów dolarów ówczesnych. Jeśli dzisiaj zwaloryzujemy ten stary raport, to wychodzi kwota 850 miliardów dolarów i taka kwota gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawia. Ja mogę dzisiaj powiedzieć tylko tyle, bo nie chciałem ujawniać jakby przed publikacją raportu całej kwoty, że nasza kwota wyliczona jest kwotą wyższą. A jakie mniej więcej mogą być zadłużenia Polski? Bo mamy zadłużenie. Czy to by w dużym stopniu pokryło zadłużenia? No, na pewno to jest też tak, że Polska przez to, że nie dostała reparacji wojennych, a była niezwykle zniszczona, nie miała możliwości normalnego rozwoju przez cały okres komunizmu. Nawet do dzisiaj tak naprawdę wiele elementów naszego państwa, myślę o nauce, kulturze, edukacji, infrastrukturze, to wszystko było zniszczone i startowaliśmy z zupełnie innego poziomu, znacznie niższego poziomu. Ale też nawet popatrzmy na kwestię edukacji, kultury. Okupanci walczyli w dużej mierze z polską inteligencją i starali się eksterminować polską inteligencję. I to, że dzisiaj nie ma żadnego polskiego uniwersytetu na liście 500 najlepszych uniwersytetów świata, też jest wynikiem II wojny światowej. Bo nie oszukujmy się, że nie sposób odrobić tak wielkich strat w kapitale ludzkim, bo te straty są najbardziej dotkliwe w ciągu jednego, dwóch, trzech pokoleń. Ale również chcę zwrócić uwagę na to, że gdy Niemcy weszli, zrabowali nie tylko to mienie państwowe, publiczne, ale też zrabowali mienie każdego obywatela. Przepadły wszystkie oszczędności Polaków, które były w bankach, w kasach oszczędnościowych. Przepadły waluty, obligacje, akcje, złoto, gotówka. Po prostu zostało to wszystko zrabowane Polakom. I też to, że dzisiaj Polacy są mniej zamożni niż obywatele statystycznie średnio Europy Zachodniej, jest też wynikiem II wojny światowej, bo my nie mieliśmy możliwości akumulacji kapitału,
przez pokolenia, jak to się dzieje na Zachodzie, prawda? Pradziadek, dziadek, ojciec, tak? Tylko niestety nasi dziadkowie, nasi ojcowie po prostu musieli się dorabiać od zera. I o tym musimy pamiętać, o tym musimy mówić, bo to są konsekwencje drugiej wojny, które my ponosimy, często nie mając świadomości, tak? Że to jest wynikiem jakby naszej historii. Ale nie może być tak, że dzisiaj we współczesnym świecie, gdy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i wielu innych organizacji, gdzie głośno podkreśla się o praworządności, demokracji, prawach człowieka, tak, nagle grubą, czerwoną linią odcina się 45 rok. Przepraszam, dalej przecież żyją ludzie poszkodowani, którzy nie dostali złamanego centa od Niemców. Dalej te skutki są odczuwalne poprzez to, że żyjemy po prostu w państwie, które ma mniejsze zasoby finansowe, gospodarcze, gorszą infrastrukturę, gorszą edukację, kulturę, służbę zdrowia. Jest to konsekwencja II wojny światowej i trzeba to Niemcom jasno komunikować. Ale czy możemy mieć tutaj jakichś sojuszników w Unii Europejskiej, czy gdzieś inny? Proszę księdza, ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście taki czas, że wiele krajów i narodów upomina się wobec swoich prześladowców o zapłatę zadośćuczynienia. Robią to Grecy, którzy nie tak dawno w Sejmie podjęli uchwałę, która obliguje rząd Grecji do podjęcia działań reparacyjnych. I trzeba powiedzieć, że Grecy, można powiedzieć, są w tym przypadku liderem, bo jakby oni są najdalej, mają dwa raporty, mają decyzję Sejmu, który zobligował rząd do podjęcia działań prawnych, dyplomatycznych. Ale też słyszymy o tym, że kraje afrykańskie, plemiona w krajach afrykańskich również domagają się od Niemiec odszkodowania za ludobójstwo podczas kolonializmu 100 lat temu. Czytamy też informacje, że na przykład obywatele Korei, którzy pracowali przymusowo podczas II wojny światowej w fabrykach japońskich, domagają się odszkodowań od rządu japońskiego czy firm japońskich motoryzacyjnych. Czyli to pokazuje, że dzisiaj we współczesnym świecie, jeżeli mówimy o prawach człowieka, jeżeli mówimy o praworządności, nie może dotykać to tylko i wyłącznie bieżących spraw, bieżących tematów, ale musimy też wrócić do przeszłości i sprawdzić, czy te sprawy są uregulowane w sposób rzeczywiście cywilizowany, czy też nie. I dzisiaj mamy pełną świadomość, pełną jasność, że Niemcy wykorzystały historię, wykorzystały różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne, żeby Polsce nic nie zapłacić. I dzisiaj, powiedzmy, jest to bezczelnością z ich strony, gdy twierdzą, że sprawa jest uregulowana, czują się moralnie odpowiedzialni, sprawa jest politycznie i prawnie zamknięta. No właśnie, że nie jest, ani politycznie, ani prawnie, dlatego że Niemcy nigdy, nigdy, podkreślam, nie usiadły do stołu z żadnym polskim rządem, ażeby rozmawiać o odszkodowaniach czy reparacjach wojennych. Nigdy nie było takiej sytuacji. Nawet, co więcej, pomiędzy Polską i Niemcami nigdy nie doszło do zawarcia traktatu pokojowego, który regulowałby kwestie dotyczące właśnie odszkodowań wojennych. Więc trzeba powiedzieć jasno, jesteśmy tu i teraz, 80 lat po wojnie, sprawa wraca, toczy się dyskusja na świecie, toczy się dyskusja także w Niemczech. I myślę, że to jest taki chyba ostatni moment, ta dekada, żeby o to twardo zawalczyć. I myślę, że społeczność międzynarodowa, która tak bardzo dba o praworządność, prawa człowieka, może być tu naszym sojusznikiem, ale musimy tą społeczność jakby wyedukować. Musimy im przekazać raport, który przygotowałem, opisujący straty, opisujący zniszczenia, opisujący konsekwencje okupacji Polski. I myślę, taki mam plan, jeśli oczywiście społeczeństwo obdarzy mi na tym zaufania, chciałbym, żeby ten raport o stratach wojennych trafił do Parlamentu Europejskiego, żeby dostał go każdy eurodeputowany z każdego kraju, a w szczególności Niemcy, żeby każdy z nich dostał ten raport, żeby sobie go dokładnie przeczytał. I wtedy myślę, że zupełnie się może zmienić optyka dyskusji o kwestii reparacji wojennych dla Polski. No bo jednak jakby nie było, gospodarka niemiecka jest jedną z największych gospodarek i dlatego oczywiście, proszę księdza, z chwilą połączenia RFN-u z NRD, tam wpompowano ponad bilion euro. W gospodarkę Niemiec Zachodnich, wbudowano autostrad, drogi, całą infrastrukturę. To pokazuje, że Niemcy są krajem zamożnym i my nie chcemy od razu biliona euro, ale jeżeli w perspektywie kilku czy kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat Niemcy utworzą fundusz, gdzie będą asygnowały środki na polską infrastrukturę, edukację, kulturę, stypendia dla młodzieży,
na odbudowę zniszczeń, zabytków. No przecież praktycznie w każdej polskiej miejscowości są jakieś ruiny, czy to zamku, pałacu, czy kościoła, który został zniszczony podczas wojny, a na które polskie społeczeństwo nie ma jakby środków na odbudowę. Ja znam wiele takich miejsc. Zamek Jagielloński w Nowym Sączu, wysadzony podczas wojny, została tylko baszta. Kościół Karmelitów w Nowym Wiśniczu, również zdewastowany. No i takich miejsc po prostu jest cała masa w każdej miejscowości naszego kraju. I teraz ja się pytam, Pałac Saski w Warszawie, dlaczego my z własnych podatków, polscy obywatele, mamy znowu odbudowywać coś, co zniszczyli Niemcy? Więc trzeba powiedzieć jasno, trzeba do sprawy wrócić, trzeba sprawę uregulować i o tą sprawę zabiegać na polu międzynarodowym. No, przeciwnicy, wasi oponenci to są chyba przeciwni temu, prawda, żeby nie rozdrażniać, ale co to rozdrażniać, to jest, jeżeli naród się szanuje, no to musi dbać o prawdę. No właśnie, jeżeli naród się szanuje, to powinien domagać się od swojego partnera, czy tutaj narodu sąsiedniego, tego, żeby po prostu usiadł do stołu i zaczął rozmawiać. W przeciwnym przypadku nie mam do czynienia jakby z szanowaniem się wzajemnym, prawda? Tylko mam do czynienia z sytuacją, kiedy jeden naród poucza drugi, ale jak wiemy, to nie wiąże się z żadnymi jakby konsekwencjami czy skutkami. Więc albo Polacy zaczną się szanować i będziemy głośno domagać się swoich praw i realizacji swoich uprawnień, albo właśnie będziemy takim narodem, taki jaki reprezentuje Platforma, gdzie elity się skorumpuje, kupi stanowisko, a naród się sprzeda. No jakby na to nie ma zgody w naszej formacji, dlatego my akcentujemy jasno, ta sprawa musi być uregulowana, ponieważ jest to polska racja stanu, jest to, wymaga to polska polityka historyczna i myślę, że zupełnie się zmieni postrzeganie Polski, jeżeli środowisko opiniotwórcze na Zachodzie, myślę tu oczywiście o europarlamentarzystach, ale także o najważniejszych mediach na świecie, agencjach prasowych, amerykańskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich, dostaną ten raport. I taki mamy plan, żeby ten raport dostała każda licząca się agencja prasowa na świecie. Jeżeli oni go uczciwie przeczytają, jeżeli się z nim zapoznają, to myślę, że to będzie bardzo ważny element naszej polityki państwowej, polityki historycznej. Skoro jesteśmy przy tych powiedzmy zobowiązaniach pewnych, to wiemy, że dużo mówi się o ustawie 447, którą przyjął Kongres Amerykański. Niektórzy mówią, że to no, nie jest znacząca ustawa, a jednak dlaczego ona jest? I jakie pan ma zdanie na ten temat? Czy jednak Sejm nie powinien się tym zająć i zakwestionować to? No, niedługo będzie prezydent Duda u prezydenta Trumpa. Nie wiem, czy będzie poruszał tę sprawę, ale jednak powinien poruszyć, bo mienie bezspadkowe, jeżeli my stracimy, a mogą sądy żydowskie, powiedzmy, podejmować decyzje, no to jest to porażka. No przecież Niemcy były odpowiedzialne za to, za różnego rodzaju zniszczenia. Nigdzie tak nie ma, żeby mienie bezspadkowe jakieś... czy związek religijny, czy jak to nazwać? Proszę księdza, jakby sprawa jest jasna. W świetle prawa polskiego, w świetle prawa międzynarodowego nie ma żadnego mienia bezspadkowego. I nie ma tu żadnej akceptacji, zgody na jakiekolwiek roszczenia wobec Polski. Adresatem wszelkich roszczeń są Niemcy. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek roszczenia, niech idzie do państwa niemieckiego. Tam jest adresat, kanclerz Merkel, tam są ci, którzy są spadkobiercami III Rzeszy. Oni wywołali wojnę, oni są odpowiedzialni za wszelkie straty. I dzisiaj podnoszenie kwestii restytucji jest o tyle nieuczciwe wobec Polski, że to Polsce nikt nigdy żadnego mienia nie zwrócił. Ani tego mienia prywatnego, ani państwowego, Skoda, ani publicznego. Panie pośle, Niemcy mogą zwrócić, bo jeżeli Polska się stara słusznie, no to... A tamci bezpodstawnie, dlatego, czy wobec tego nie powinien Sejm poruszyć tę sprawę, nie wiem, jakąś ustawę, bo to miałoby to większą rangę niż mówię. Ja uważam, że nie możemy w ogóle mówić o jakichkolwiek roszczeniach czy restytucjach w sytuacji, gdy dotyczy to obywateli polskich. Przecież przed 1939 rokiem Polska była krajem wielonarodowym, wielonarodowościowym. Tak? Byli Białorusini, Ukraińcy, byli Żydzi, ale to byli obywatele polscy. To byli obywatele polscy, którzy tu pracowali, tu płacili podatki, tutaj żyli, tutaj funkcjonowali, tu tworzyli polską gospodarkę, polski dochód narodowy. Więc ja przepraszam bardzo, ale dlaczego inny kraj ma domagać się odszkodowania z obywateli polskich?
No, hola, ja czegoś tu nie rozumiem. To byli wszystko obywatele polscy. Więc my musimy w ogóle zmienić sposób podejścia do tej sprawy. I dlatego ja, jak mówię jasno, ale też przecież to powiedział także i pan prezes Jarosław Kaczyński, i pan premier Mateusz Morawiecki, nie ma żadnych podstaw, jakichkolwiek roszczeń i nasz rząd tutaj stoi na, i nasza formacja, jednoznacznie, na jednoznacznym stanowisku. Nie ma żadnych roszczeń, nie uznajemy takich roszczeń. Adresatami wszelkich roszczeń z tytułu II wojny są Niemcy. I także Polska ma te roszczenia wobec państwa niemieckiego. Jednak ja uważam, że parlament powinien się tym zająć, bo to jest, większą rangę ma jednak ustawa taka, no ale zobaczymy, jak będzie. Panie pośle, chcielibyśmy nawiązać do Parlamentu Europejskiego. Jest pan kandydatem z ramienia Małopolski. Co pan chce wnieść do Parlamentu Europejskiego? Co zmienić? Co należałoby zmienić w Parlamencie Europejskim? Czy głos tutaj pański będzie słyszalny, czy pańskiej formacji? Rzeczywiście jestem kandydatem z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim i startuję z miejsca numer 9. I chcę podkreślić, że rzeczywiście oprócz spraw dotyczących odszkodowań wojennych, bo one chciałbym, żeby były jednym z moich głównych motywów działalności, ale też myślę, że trzeba skupić się na problematyce walki o polskie interesy narodowe i gospodarcze. Bo dzisiaj tak naprawdę kluczem dla siły politycznej jest gospodarka każdego państwa. My musimy zabiegać i dbać o to, żeby te przepisy, które są tworzone, nie szkodziły przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. Dzisiaj widzimy, jest wielka presja ze strony starych krajów Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, na tworzenie przepisów, które są wygodne dla ich gospodarek. No, pakiet mobilności, który ogranicza polskie firmy transportowe. Więc po pierwsze trzeba zablokować pakiet mobilności. To jest podstawowa sprawa. To jest, na wejście tym trzeba się zająć, żeby nie było przepisów, które będą utrudniały rozwój polskim firmom transportowym. No i przede wszystkim kwestie konkurencyjności. No nie może być tak, że kapitał zachodni w Polsce robi co chce. Tak, mówię o wielkich sieciach, korporacjach. No dobrze, że teraz udało się wygrać tę udało się sprawę z dużymi tymi wygrać właśnie przed Trybunałem Sprawiedliwości, tak, gdzie Trybunał orzekł, że my możemy opodatkować te wielkie sieci, tak. Ale proszę zwrócić uwagę, proszę księdza, że one przez 3 lata powinny płacić podatek, a go nie zapłaciły. Ale czy jest szansa to? No, to jest jakby dobre pytanie, nad tym się musi Ministerstwo Finansów pochylić. No, podatku nie można opodatkowywać wstecz. Ale to pokazuje, że przez 3 lata te firmy mogły już zapłacić gigantyczny podatek dla budżetu, tak? Gdzie moglibyśmy realizować różnego rodzaju inwestycje, programy itd., itd., tak? Czyli zablokowano nas. Więc widzimy, że w Unii Europejskiej jest to mocowanie między krajami o to, które gospodarki będą silniejsze, bardziej konkurencyjne, bo to się później przekłada na po prostu zyski dla budżetu, tak? Na podatki, na inwestycje, na wynagrodzenia, miejsca pracy. Dzisiaj statystyczny Polak zarabia 3 razy mniej niż statystyczny Niemiec czy Francuz. No, to trzeba zmienić. To trzeba zmienić. Dzisiaj statystyczny rolnik, sadownik, producent rolny dostaje dotacje 2-3 razy mniejsze niż rolnik francuski czy niemiecki. To trzeba zmienić. Czy myśli pan, że układ w strukturach europejskich może się zmienić teraz po wyborach? Bo widać, że trochę jest inna tendencja. W wielu krajach są przeciwni uchodźcom i tak dalej. I czy może być więcej grup konserwatywnych, że tak powiem, wydaje się, w tej frakcji? Wydaje się, że tak, że rzeczywiście widzimy, że w bardzo wielu krajach, Francja, Hiszpania, Włochy, dochodzi do sytuacji, w której te siły bardziej konserwatywne dochodzą do głosu, gdzie kwestionuje się ten główny nurt taki lewicowo-liberalny, narzucający wiele rozwiązań wbrew państwom narodowym. I to jest dobre, to jest cenne i myślę, że pojawia się pole do gry także dla Polski, także dla Prawa i Sprawiedliwości, do tego, żeby mieć zwanie większy wpływ na decyzje, które tam zapadają i na w konsekwencji również na fundusze, które będą spływały do tej części Europy. Strategicznie dla nas, naszego kraju, ważne jest, żeby nasz kraj był i wzmacniał swoją pozycję lidera Europy Środkowo-Wschodniej. I myślę, że no, Polska ma potencjał w tej części świata, Europy. Jesteśmy największym krajem, najludniejszym, w sensie czyli, również demograficznym. Można powiedzieć, że może być wsparcie tej całej też Grupy Wyszehradzkiej. Uważam, rzeczywiście to tak. To jest pewien rdzeń, ale też kraje bałtyckie,
tam później oczywiście kraje... No, na Litwie nasz był kandydatem pan Tomaszewski do prezydenta, teraz też jest kandydatem do Europarlamentu. No. Tak, zresztą wielu ludzi o polskich korzeniach jest w parlamencie słowackim, rumuńskim. No, Polacy po prostu są w bardzo wielu miejscach, czy też ich potomkowie, i myślę, że ta część Europy musi odbudować swoją pozycję, dlatego że no niestety druga wojna, komunizm zdziesiątkowały te kraje, te narody i demograficznie, i gospodarczo. I dzisiaj myślę, bardzo ważne jest, żebyśmy jako Polska budowali pozycję lidera regionu. Zarówno w sensie politycznym, geopolitycznym, ale także budowali połączenia drogowe, kolejowe, gospodarcze, gdzie byśmy w pewien sposób mieli pole do oddziaływania właśnie na tą część Europy Środkowo-Wschodniej. Zresztą tak już kiedyś było. No, dopiero zabory przerwały jakby te nasze wielkie tu związki z Węgrami, z Rumunią i dalej z krajami w kierunku właśnie czy obecnej Ukrainy, czy Adriatyku. Więc to jest pole właśnie do dalekosiężnej polityki budowy Polski jako właśnie kraju, który będzie liderem regionu. Panie pośle, bardzo się cieszę z obecności. Naszym gościem był pan poseł Arkadiusz Mularczyk, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, kandydat do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Życzymy sukcesu i w odzyskaniu reparacji, bo pan temu przewodniczy, i w dostaniu się do Parlamentu Europejskiego, i tam sukcesu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, księdzu. Dziękuję państwu.